Cześć, witajcie. W ostatniej misji zrobiliśmy sobie Bounty Huntera. W zasadzie zapłaciliśmy za licencję i przeszliśmy test na Bounty Huntera. Teraz myślę, że robimy sobie już typową misję, aczkolwiek widzę, że ona jakby po jej zakończeniu, jest to jakby kolejny test, po jej zakończeniu zostaniecie umieszczeni na liście zweryfikowanych wolnych strzelców, którzy mogą odbierać każde Bounty Hunty, ale no już tu nie my płacimy, tylko będzie nam zapłacone. Myślę, że spróbujemy sobie to zrobić, zobaczymy, mam nadzieję, że nie rozdupczą nas od razu. Weźmy sobie od razu, ustalmy trasę, albo i nie ustalmy, przecież w statku nie siedzę. Kurczę, szkoda, że nie mam Andromedy, nie? Albo Avenger Titana, bo Utlas, no mówię, już tutaj jest statkiem raczej średniej wielkości. Ale z tego, co się orientuję, te wszystkie misje typu Bounty Hunty spokojnie początkowe można robić też Andromedą, więc nie powinno to przeszkadzać, nie? Oczywiście, jak tylko nagrywam, to musi się Reddit odzywać. To jest, czemu nie widzę misji? Żebym nie wziął tego kontraktu? Wziąłem. Accepted. Security post Opal. O ludzie. Tak troszkę daleko, nie? Dobra. W razie czego, żebym pamiętał, gdzie wrócić do mikrotechu. Not available. W porządku, spróbujmy wylecieć. Wylot z hangaru jest dla mnie stresujący, nie? Kurczę, nie zatankowałem niedobrze. Też tutaj bardziej Quantum chyba będzie nam potrzebne niż Hydrogen. A i tak nie jestem pewien, czy czasem jakiś stopów nie będziemy musieli po drodze zrobić ze względu na to, że no jest to dość daleko. A silnik mamy włączony, spróbujmy jeszcze raz skoczyć. Valid target.
teraz nasuwa się pytanie. Co kurna zrobić? Weźmy sobie, wyłączmy może śledzenie misji. Patrzmy sobie na jakiegoś OM-a, co może? Zobaczymy sobie do Hurston, znam w miarę tą planetę, więc o, chciałbym. Więc wiem, gdzie będę musiał lądować. Tam w razie czego się dotankujemy, nie? W sumie jest to pierwsza misja, która nas wysyła gdzieś poza układ, nie? Gdyby było ciekawiej, kurczę, tutaj mamy Bounty Hunter, który chyba nie będzie w kosmosie, tylko na Ziemi siedział. To jest dla mnie małym zaskoczeniem. Na szczęście mam ze sobą kombinezon. No, zastanawiałem się, czy tylko w... Znaczy się, mam ze sobą zbroję, bo zastanawiałem się, czy w samym kombinezonie nie lepiej polecieć. Zmienimy cel, skoczymy na Hurston. A nie wiem, czemu mi nie chce go namierzyć, nie? Trzeba było zresetować po prostu mapę, dobra. Tak jak mówiłem, Hurston, wiem, gdzie lądować, także tam się zatankujemy. Wylądujemy. Co prawda widzę, że Quantum nam by spokojnie starczyło, ale martwi mnie trochę hydrogen fuel, więc wolałbym dotankować. A poza tym będzie on bardziej na naszej trasie niż poprzedni, nie? Punkt, do którego leciliśmy. Zastanawiam się, czy lądować na stacji kosmicznej, czy w Lorville, bo powiem wam, prosi mnie, żeby kupić tą czerwoną zbroję średnią. Jakoś tak się do niej przyzwyczaiłem, lubię w niej latać, nie? Chciałem ręcznie znaleźć, ale to chyba bez sensu. Weźmy po prostu Lorville.
Pierwszy raz chyba widziałem swój statek na tym, na mapie gwiezdnej. Znaczy pewnie i wcześniej był, ale pierwszy raz zwróciłem uwagę na to, że jest. Lorville będzie jeden problem, nie? W tym malutkim hangarze wylądować, to będzie ból tyłka. Ale mówię, jest to lokacja, którą w miarę znam, do której jestem jakoś tam w miarę przyzwyczajony, więc myślę, że pójdzie bez jakichś większych problemów. Aczkolwiek pierwszy raz jestem tutaj, kiedy mam chmury odpalone, nie? Zupełnie inaczej to wygląda. Blisko raczej będzie po prawej, ale póki co jeszcze na tej wysokości tylko zgaduję, nie? A nie, dobra, widzę. Najgorsze jest to, że będziemy musieli przelecieć przez tą no-fly zone, nie? Mam nadzieję, że nie zahaczy znowu o nią. Nie bym podszedł do lądowania właśnie na widoku z zewnątrz, nie? Patrzcie, jest statua. Zawsze się na nią kieruję, jak lecę do lądowiska, bo wiem, że w pobliżu nie jest. Chętnie bym podszedł do lądowania na widoku z zewnątrz, ale boję się, że zaraz mi wyskoczy komunikat, że jestem w zastrzeżonej strefie, którego nie usłyszę, jeżeli będę poza kokpitem, nie? Tam pojawił się komunikat, żeby poprosić o lądowanie, więc to zrobiłem. Na farcie powiem wam, nie? No właśnie, nigdy bym był na zewnątrz. Tego komunikatu raczej bym nie usłyszał i by się to skończyło dla nas dość dupnie, nie? A teraz w miarę bezpiecznie możemy się przełączyć na widok z zewnątrz. Że nawet możemy już spokojnie. A dobra, widzę hangar, to jeszcze z podwoziem się wstrzymamy. I się na wszelki wypadek już dość mocno zwolniłem, żeby nie przydupić w planetę, byłoby lipnie, nie? Zacznijmy też zniżać swój lot troszeczkę. Teraz będzie, kurde, przejście wielbłądem przez ucho igielne, nie? Przy większych statkach, jeżeli lądujemy w tych małych hangarach, głupim pomysłem jest po prostu ustawienie sobie kamery od góry, nie?
Ale to chyba nie jest ten najmniejszy hangar. Teraz wam pokażę dlaczego. Wydaje mi się, że jestem dość dobrze ustawiony. Ale jak popatrzymy z góry, już tak nie za bardzo, nie? Problem jest taki, że jak macie ustawione od góry, trochę sterowanie się pierdzieli, nie? Powiedziałbym, że wyszło idealnie. Póki pamiętam, weźmy od razu zatankujmy. Kurde, drogo, nie? Prawie tysiaka na paliwo. No, ale nie tankowałem go od jakiegoś czasu, więc... Jak najbardziej jest to... prawdopodobne, nie? Dobra, tu zrobię cięcie, ja sobie szybko tylko pobiegnę po zbroję i zaraz lecimy dalej, nie? Myślę, że nawet nie będę statku chował. Nie pamiętam, w którym hangarze cholerka lądowaliśmy. Jakieś tam takie zwykłe momenty myślę, że będę wycinał. Nie będę tutaj was całością zanudzał. Ale jeszcze nie jestem pewien, dlatego być może gdzieś tam momentami będzie chwila ciszy, nie będę gadał, bo gdzieś w głowie mi siedzi, że to wytnę, a nie jestem do końca pewien, czy tak się stanie, nie? Statek chowaliśmy, co nie? Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Dziewiątka to już jest chyba ten malutki właśnie hangar, nie pamiętam. No ale ze startem nie ma takiego problemu, ponieważ zawsze mamy statek wycentrowany, więc wystarczy po prostu się wznieść, nie? Gorzej właśnie z lądowaniem, gdzie perspektywa może nas zgubić. Pół godziny minęło, a ja jeszcze nawet na miejsce nie doleciałem. Sprawdzam, czy się na pewno zamknęły drzwi. Nie chciałbym, żeby jakaś przykra niespodzianka mi się tutaj stanęła, nie? Pytanie, czy będziemy mogli? Wali tutaj. Nie wiem, czemu mamy. Próbujemy sobie skoczyć tak.
Jasno, nie? W tym hangarze dla tego statku. Spadajmy stąd. Próbuję najpierw, czy da się bezpośrednio skoczyć, chociaż wątpię. Bo mi nawet nie zaznaczy, jeżeli mam zaznaczone coś innego. Co, nie wiem, czy tutaj układy się poruszają, czy nie, ale chyba nie. Chodzi mi o to, czy na mapie one się przemieszczają, czy są stałe, nie? A wydaje mi się, że troszeczkę się mogą poruszać, albo to po prostu mapa się przesuwa z tego względu, że ja lecę, nie? Dobrze, teoretycznie powinniśmy móc skoczyć. Już we właściwe miejsce. Na te valuable. Ale jak już sobie tak zaznaczymy, to jest dobrze, idealnie. Słuchajcie, jeżeli jest jakiś prostszy sposób skakania, to będę wdzięczny za informację, nie? To jest. Teoretycznie mamy prosty skok, a nie chce mi się włączyć. Dlaczego? Może dlatego, że nie mam silnika kwantowego włączonego. Ebil. Ale i tak, jeżeli znacie, bo wiem, że tu są jakieś jump pointy, które być może przyspieszają podróż. Ja tutaj jeszcze, tak jak wspominałem, jestem zielony w starcie scenie i być może gdzieś mi to uciekło, nie? Że kwantowe podróże dość mocno odwadniają. Naszemu koledze zachciało się pić, więc w ogóle nim zaczniemy misję, zapewne wypadałoby skoczyć i się napić. Na szczęście coś ze sobą chyba zabrałem, bo byłoby kiepsko. Teraz na OEMA skoczmy. Od razu na misję. Na OEMA powinniśmy skoczyć. Nie wiem czemu. O.
jakiegoś powodu wyświetlał nam się czerwone, ale już jest okej. A i teraz już właściwa planeta. A jak na nią dolecimy, to właściwa misja. Właściwe miejsce misji w zasadzie. Kurde, miło by było, gdyby to było w dzień, nie? Wydaje się, że to z tej strony jest, więc... chyba będzie za dnia. Martwi mnie to, że w powietrzu, że to jest misja naziemna, nie? Spodziewałem się, że będziemy klepać jakiegoś pirata w przestworzach. O fuck, jednak z drugiej strony planety. Czyli będziemy po omacku latać. No i teraz niestety już mamy same niewiadome, ponieważ nie wiem, jak blisko mogę podlecieć. Nie mam żadnego pojazdu naziemnego ze sobą, żeby... wylądować gdzieś dalej i tam dotrzeć, więc będę starał się jak najbliżej statkiem się dostać. Mam nadzieję, że nie mają żadnej ochrony przeciwlotniczej ani niczego takiego. Może jednak statek? Spróbujmy. Możemy go stargetować? Na razie chyba nie. Tak podpatruję, że podobno mi jest posterunek. Może warto by było się tam zatrzymać. A faktycznie gościu jest w tym statku. Najzabawniejsze jest to, że kontrakt zasadniczo został wykonany. I udało nam się to ogarnąć, nie? Niestety, no, dość dużym kosztem, nie? Strata statku plus sporej ilości temków, no, jest to dość bolesne. No, ale jakby nie patrzeć, misja wykonana. W każdym razie nie polecam tego robić w ten sposób. I lecimy z drugim podejściem do Bounty Hunta. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się sprawę ogarnąć w miarę bez utraty statku i całego sprzętu, jaki mam na sobie. I co, jesteśmy dość daleko. Obawiam się, że się znowu skończy, kurczę, czołówką, nie? No mam nadzieję, że nie. Nie wiem dokładnie, w jakiej szybkości tutaj w atmosferze się walczy, nie? Chodzi mi o to, żeby się nie zderzyć.
Mamy gościa na radarze. Weźmy go, namierzmy. No powiem wam, to było fuksem wyminięte, nie? Kubany wleciał pod nas, trochę boję się tak. No i właśnie tak to powinno być zrobione, nie? Zobaczmy, czy uda nam się wrak odnaleźć. Cokolwiek z tego wraku odzyskamy. Chyba to by było, ale nie jestem do końca przekonany. No i słuchajcie, właśnie tak powinno się to robić. Nie tak jak za poprzednim razem, chociaż tak jak wspomniałem, też można w taki sposób to zrobić, nie? Zdecydowanie lepiej mi się walczy w kosmosie niż... Weźmy, wysuńmy podwozie, zaraz przygotujemy się do lądowania. Zdecydowanie lepiej walczy mi się w kosmosie, jednak czuję się pewniej. Tutaj miałem obawy, że przydupczę o ziemię, nie? Staramy się w miarę blisko wraku wylądować, żebym nie musiał zbyt daleko tuptać. Zobaczymy, czy cokolwiek znajdziemy, nie? W nim. Malutki stateczek to był, nie? W porównaniu do nas. Wyłączmy, ale tylko silniki. Tarcze sobie zostawmy na wszelki wypadek. A posterunek jakiś. Myślałem, że jakieś pociski lecą. Fuck. Ale bym się załatwił, nie? Zapomniałem, że mam hełm zdjęty. O kurna, powiem wam. Mogło być grubo, nie? Dobra, chłopie, już przestań się dusić. Ciekawa planeta, nie? Spójrzcie na te rozbłyski. Ja trochę boję się tu wejść, żeby nie zginąć, nie? Teraz przez 8% będzie się chłop dusił. Naprawdę on takim szatlem tutaj ze mną walczył. No dobrze, słuchajcie. Misja wykonana. Tym razem zdecydowanie w bardziej poprawny sposób. Pieniążki zarobione. Thank you.
Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zakładać wasze hełmy, jak gdzieś wychodzicie. Zobaczcie, jaki durny błąd by był, nie? Takie drobne niedopatrzenie, tylko przez to, że... gdzieś tam po drodze się napiłem, żeby nie mieć z tym problemu. Dobrze. Ja sobie teraz grzecznie wrócę, ale zobaczymy, jak to wygląda teraz w reputacji. Bounty Hunt. No ładnie już podskoczyło, nie? Jeśli chodzi zaś o same kontrakty, historia, obydwa wykonane. Tutaj robiliśmy teraz z tym Steamem Quickiem. Jest wykonany, a jak to się odbiło na ofertach? No proszę, już mamy za 15 tysięcy Bounty Hunty do zrobienia, jeżeli byśmy chcieli. Także no dość szybko te pieniążki możemy zdobyć. Więc... to jest chyba Area 18 w Ark Corpie. Wolę tu nie lecieć, bo jest tak zakręcone. Zakręcone miasto wielkie. Żebym tego po prostu nie ogarnął, nie? Jeśli chodzi o lądowanie. Weźmy do... jak to było? New Babbage, nie? Stawmy sobie kurs na New Babbage. No i lecimy. Ja tutaj wyłączę już nagrywanie, no bo to będzie tylko droga powrotna. Raczej się nic tutaj wydarzyć nie powinno takiego, przez co mógłbym zginąć. Jedyna ewentualność, że no popełnię jakiś błąd, no ale błędów moich już widzieliście dosyć, także na ten odcinek wam serdecznie podziękuję. Bounty Hunta mamy w końcu zrobionego i to zrobionego tak, jak powinien być zrobiony. Także następna misja. Sprawdzimy sobie może Researcha albo Salvage'a. Tylko nie wiem, czy do Salvage'a nie będę potrzebował czegoś właśnie do rozmontowywania. No ale to się okaże. Także dzięki śliczne za oglądanie. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się. Na razie.